Siemanko, wędkarz sobie z Pinki. Witam Was po raz kolejny z nadwody. Jak widzicie, żaby dają koncert. Słuchajcie, jestem znowu na Odrze w okolicach Wrocławia, na bardzo fajnej miejscówce, bardzo urokliwej. Jestem razem z Piotkiem, który tu się razem gdzieś jeszcze się rozkłada. I naszym celem dzisiaj będą, myślę, że przede wszystkim leszcze, może jakiś kleń, może jakiś jaś, może jakiś przyłów. Wiem też, że kupowałem tu piękne płocie, ale myślę, że przede wszystkim leszcze. No i co, zobaczcie, jak to wygląda w tle. Tutaj dziko, jeszcze Wam zaraz pokażę dziuplę, w której jesteśmy. Tu Piotr siedzi sobie, może tak Wam pokażę. O, tak to wygląda. Widzicie, są ludzie, którzy siedzą po nocy jeszcze. Tu mamy taką bardzo fajną miejscówkę, jesteśmy na takim zakręcie. Słońce wschodzi. Się rozkładamy, tam też pięknie to wygląda. No i co, ja siedzę sobie, jak widzicie, tutaj. Mam stanowisko przygotowane już do łowienia. Praktycznie do namiocenia, do łowienia. Piotr tutaj jeszcze się rozkłada. Siedź mięśni o tutaj. Jak widzisz, to jest taka fajna miejscowa. Tak jak teraz mówiłeś, Piotr będzie rzucać tutaj na metodę, bo tu praktycznie woda nie stoi. A co, miejsce, w którym jesteśmy, jest dość głębokie, bo tutaj w tym miejscu gdzieś powinno być około 6 metrów, gdzie taka rynna. I tu będziemy sobie głównie łowić, tak? Ale takie miejsca właśnie jak pod tym drzewkiem, czy jak zobaczycie sobie tam pod tamtym drugim drzewem, to są piękne miejsca, gdzie mogą stać i drapieżniki, jakieś kurcze klenie, czy innego tego typu ryby, karpie też tutaj są, więc miejscówka naprawdę była bardzo obiecująca, wygląda przepięknie. Nad nami, słuchajcie, drzewka są, siedzimy sobie w takiej dziupli, pokryci drzewami. No i co? Trzeba zacząć nęcić, zaraz Wam powiem co i jak i do boju. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co mam na dzisiaj, to glina rzeczna. Jak widzicie, trochę zostało jeszcze na drugie donęcanie późniejsze, z bentonitem podsypana. Tutaj mamy to samo co ostatnio, czyli już przygotowana wcześniej jedna porcja, tam druga zanęty Sweet Brown od Fenixa. Wam jeszcze pokażę. W środku tak samo jak ostatnio dodałem pieczywka Fluo. No, wyłaż. O, tu widzicie, jest trochę pieczywka Fluo, takiego tonącego, i dzisiaj w porównaniu do tego, jak mówię ostatnio, to dam sobie ciętej dendrobeny. Tu sobie wziąłem, tu odsypałem same robaczki, trochę ich sobie potnę i dodam do zanęty. Oczywiście standardowo pinka biały, tam jeszcze w słoiczku kastę i jedziemy z tematem, zobaczymy, czy to coś tu przyniesie. No i co, moi drodzy, będziemy standardowo kleić sobie wołeczki, tak jak Wam się wspominam, i też, jako że mamy żywe robaki, powtarzam to wielokrotnie, bo nie mrożę tych robaków wcześniej, nie parzę, nie topię ich, po prostu na zwykłe, żywe, i klecę sobie wałki na bieżąco, tak żeby te żywe robaki mi nie uciekały z tego. A jak to wpadnie do dna, to i tak one będą sobie siedziały. Także pierwszy wałek u nas dosyć mocno uklejony. Na 36 metr, tak jak ostatnio mówiłem, bo tak jak Wam wspominałem, ta miejscówka, w której jesteśmy, to też jest takie miejsce, gdzie akurat ten nut mniej więcej na 30, tak między 30 a 40 metrem jest najgłębszy. No i co? Dobra, siedząco będę sobie w ogóle nęcić. O kurczę, tu jest tak, że mam te drzewa. O, idealnie. I tak jak Wam też ostatnio wspominałem, nęcę sobie tym moim sportexikiem, a będę łowić dwoma delikatniejszymi wędkami, tak żeby tutaj nut, myślę, że nie powinien być większy niż 50 gram, myślę, że może nawet mniejszy, więc nie ma potrzeby tutaj taką pałą łowić, chyba bardziej finezyjnie bym wolał. Myślę, że dzisiaj bardzo bym się zdziwił, gdybyśmy nie połowili czegokolwiek. Myślę, że cokolwiek połowimy, w najgorszym wypadku to będą leszczyki i krępiki, a myślę, że jest duża szansa na grubego zwierzę. I zwłaszcza myślę, że na czerwonego robaka. Co, jedną wędkę poślemy w miejsce, w którym nęciłem kanapka pinka biały kaster, czy pinka czerwone biały kaster, tak? A drugi pójdzie na czerwonego robaczka. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Tu widać, jak tu jest głęboko po tym, jak mi żółka idzie. Zobacz, ona praktycznie od razu w dół idzie. Spokojnie, jeszcze się rozkręci. Ja powiem Ci, zazwyczaj właśnie tak to miałem. Praktycznie nigdy nie miałem tak, że jak tu byłem, że od pierwszego rzutu i tak dalej, zawsze trzeba było mniej lub bardziej poczekać. No powiem Ci, że akurat dzisiaj, jeżeli chodzi o
różnorodność tych przynęt, które mam w tej zanęcie, no to już więcej nie jestem w stanie wyrzeźbić. I białe, i pinka, i kastel, i cięte robaki, kurde, no wszystko. No jeszcze tylko ochotki. Co chcą, mogą wybierać te ryby. No słuchajcie, a to najlepszy dowód na to, że te ryby są. I przynajmniej były też, tak? Też tu skorbowy jakiegoś lechona. Łowimy już półtorej godziny, no ale na razie, no nie powiem, że bez brania, bo Piotrek miał jedno takie stuknięcie, szybkie szarpnięcie na metodę spod wierzby, zażarł łowtersa, no ale jeszcze bez ryby jesteśmy, chociaż myślę, że to się jeszcze rozkręci, myślę, że coś tutaj połowimy, że no, nie zejdziemy na zero, bo zazwyczaj tutaj trzeba troszeczkę poczekać na tą rybę. Pytanie, czy zdążymy, czy ile czasu tam zostaje na to łowienie. O, a ja mam branie na robaczka. Jest lejsza, proszę pana. Jako świata to chyba nie będzie, ale myślę, że taki 40-czek to już myślę, że powinien być. Może większy, może mniejszy, ale jest tu już jakaś ryba. O kurde. Zaparkował gdzieś. Zaczepię chyba. Kurde, niepotrzebnie. Trzeba było go tu jeszcze windować do góry. Dobra, jest coś tam jeszcze na haku. Kurde, ale idzie w te krzaki. O, Krzysiu, on nie ma 40. On myślę, że 50 będzie. Ja myślę, że ma 57. Panie Pietunia, tak się łowi ryby, kurde. Ja jest Cabaneiro. Odrzański leszcz. Mówiłem, że trzeba poczekać? Cierpliwość popłaca. Patrzcie, jaki piękny. Naprawdę kawał pięknej odrzańskiej ryby. Strasznie się rzuca, muszę go przytrzymać, Piotrek nagrywa. Cholera jasna. Szybko pokaż nam ile to. Ale silny. Silny jest bardzo, ale już jest taki brązowy, złoty, piękny. 50. Nie no, 55. Dobra, nie będziemy go męczyć. My widzieliśmy 55, zrobiliśmy jeszcze foto i będzie git. No i widzicie, ten czerwony robaczek popłacił, kurczę. Tak jak wam mówiłem, ten czerwony robak tutaj często gra. W zeszłym roku też wiem, że to była taka, można powiedzieć, tajna broń. No i teraz też, prawda, jedna ryba na razie, ale konkretna. Piotrek, co ty dostrzeliwujesz kukurydzą w to miejsce, gdzie metodą mówisz, nie? To miałeś fajny strzał i zażarło dumbbellsa. Strzelam kukurydzą, żeby spróbować. Tutaj właśnie. To wydarzyło wcześniej. No to zobaczymy. Fajna miejscowa jest, naprawdę taka podklenia czy podkurcza nawet takiego rzecznego karpia. I widzicie, też na metodą na rzekę, na rzece też można łowić, nie? Fajne ryby mogą być. Te łowtersy tutaj fajnie wchodzą. Tu jest taka spokojna woda. Naprawdę myślę, że tu jeszcze może jakieś klinisko wpaść. Dobra, słuchajcie, nic się nie dzieje po tym jednym leszczu. Przygotowałem sobie kolejną porcję do nęcania. No i zobaczymy w to samo miejsce zanęcę, ale jeszcze spróbuję sobie poszukać tej ryby drugą wędką. Może trochę bliżej, może trochę dalej, zobaczymy, ale tak naprawdę w tym miejscu nęcenia sobie zanęcę, będę tam jedną wędkę łowić, a drugą będziemy eksperymentować, bo widzimy te spławy, widzimy, że coś się dzieje, ale kurczę, no tych brań nie ma, no to jest dosyć dziwne, bo jednak to nie jest tak, że czasami jak się siedzi, widać, że jest martwa woda, nic się nie dzieje, a po prostu i duże, i małe ryby się spławiają, jest ładnie i nie wiem o co chodzi, ale poza tym jednym leszczem te ryby nie chcą współpracować. Zanęciłem sobie, słuchajcie, tą lewą wędkę, tu będę miał na
na czerwonego robaka, podpiętego robaczkiem białym, a tutaj na drugą, bo kombinujemy sobie i założę sobie przykłon z Loftesem, popróbuję sobie bliżej, dalej, zobaczymy co się będzie działo tak naprawdę, no bo no, w tym miejscu lecenia, no sami widzieliście jak to wygląda, a może tutaj by trochę bliżej są, może trochę dalej, no nic, trzeba kombinować, bo kto nie ryzykuje, ten szampana nie spija. Zaraz chyba zrobię tak, że zamienię sobie te wędki, w sensie tą krótszą będę łowić tam, gdzie łowię, a na tą dalszą odklipuję sobie, założę sobie takiego buleta, mam 60 gram i pierdyknę tam pod drugi brzeg, pod te trzciny. Pomiędzy te trzciny, a to drzewo. Nie wiem ile to trzeba będzie rzucić, ile to będę rzucać, ale na pewno będzie daleko. No dobra. To co, hej przygodo. Mam nadzieję, że teraz tu nie będą pływać jakieś baki albo kurde łódki. Jak tam jest płytko, a to jest po przegody, to wiesz, jeszcze im porzucę pójdą. Jak sobie sprawdzam po ten drugi brzeg, tak na Google Maps pija z oko, to powiem ci, tak jest około 80-90 metrów. Tak myślę, że 70 to poleciało. No i słuchajcie, płyną kajakarze i pytanie, czy przypłyną mi przez ten zestaw, który jest po drugim brzegiem? Gdzie on jest tutaj? Czy nie przepłyną? No fajnie, że płyną po drugiej stronie, to szacunek za takie podejście, bo kurczę, a to nawet nie na kajakarze, to na słupie widzę. No, myślę, że nie będzie problemu. No i tam, gdzie zanęciłem, poszły bąble. No i weź tutaj to zrozum. Tak, tam na tym miejscu, gdzie nęciłem. Pa. Na prawo. Jest. No, to jest leszcz. Powiem ci, że on stawia większy opór kurde niż tamten poprzedni. Mówiłem ci, że bąble szły, nie? Kurde, on idzie jak chce. Tą krótką wędką tutaj nie mam tyle miejsca, żeby operować. Chodź tu, kurde! Panie Pietunia, tak się łowi. Stój! Słuchajcie, żeby tego leszcza nie męczyć za bardzo. Stój! Jest. 50, też 55, no nie będziemy go już kurczyć. 57 powiedzmy, no. To już ładny złoty leszcz. Szybka fotka i do wody. Taki leszczyk. Drugi taki sam jest mój. Na gnojaczka znowu. Czyli jednak bez mięsa nie ma i peski. Proszę. Piękny złoty grzański leszcz. Wypuszczamy szybko. No słuchajcie moi drodzy, to by było na tyle tak naprawdę, tyle siedzenia, chyba nie wiem, z 5 godzin i dwie ryby, fajnie, że te dwa leszcze udało się wyharatać. Piotrek tu zostawił jeszcze miejsce, siedzi i czeka. O, Piotruś tutaj siedzi jeszcze w cieniu i będzie walczył jeszcze chwilkę. No i udało się, Piotrek w ostatnim rzucie też złowił leszcza, oczywiście na czerwonego. Tutaj nagranie dla Krzysia, że się doczekałem. Nie zmierzę, bo mam miarki, wszystko pochowane, ale na pewno ma 50 parę, bo to jest ten z tej serii złotych. Więc piękna rybka. Cieszę się. Ja się zawijam, bo już ciągle nosem od alergii, kurczę, słuchajcie, czas mi też się skończył. Myślę, że to już, co miałem złowić, to złowiłem. Nie wiem za bardzo, znaczy na pewno zadziałał ten gnojak, jeżeli można powiedzieć, zadziałał, bo na niego coś tutaj brało, ale jestem bardzo ciekawy, że tutaj w ogóle żadna inna ryba się nie pojawiła, że nie było żadnych krąpi, jakichś małych leszczyków, nie było żadnych płoci, nawet żaden jazgaszczoko się nie zakręcił, chociaż ta ryba tu jest, widzieliśmy spławy nawet dużych ryb, nie wiem czy one są w toni, czy po prostu nie chcą żerować, czy o co chodzi, natomiast no po prostu dzisiaj było naprawdę, naprawdę ciężko o rybę i wiem, że nie tylko tu, ale też w innych miejscach. Nie chcę zwalać na pogodę, ciśnienie i tego typu rzeczy, ale ryba tu na pewno jest.
ale po prostu nie potrafiliśmy się do niej dobrać, albo może nie była chętna do żerowania. Tak czy inaczej, słuchajcie, no coś się udało wyskrobać. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie proszę łapkę w górę, a jeżeli jesteście ciekawi kolejnych filmów ode mnie tylko, to zachęcam was do subskrypcji. No i co, moi drodzy, dziękuję wam bardzo, następnym razem nad wodą, cześć!